Witam w kolejnym odcinku teleturniejowego Continuum. Jest to ostatni, finałowy odcinek czwartego sezonu. I jako, że za tydzień rozpoczyna się 32 sezon Fortu Boyard we Francji, to też w finałowym odcinku teleturniejowego Continuum czwartego sezonu zapraszam Was na właśnie temat związany z Fortem Boyard. A ściślej rzecz ujmując, chodzi o daty premier poszczególnych sezonów. 32 sezony, które zwykle zaczynały się, miały swoją premierę na przestrzeni 3 tygodni, coś w tym stylu. Tak, 2-3 tygodni. Gdyż najwcześniej do tej pory, data 19 czerwca, to jest najwcześniejsza data startu poszczególnych sezonów. I tak wczesny start zdarzył się 2 razy. Po raz pierwszy w roku 2004, a po raz drugi w bieżącym roku. I tak, jeśli chodzi o 20 i 21 czerwca, jeśli chodzi o te daty, wówczas jeszcze nigdy żaden sezon się nie rozpoczął akurat w te konkretne dni. Jeśli chodzi o 22 czerwca, jest to drugi najwcześniejszy termin startu sezonu i tak było 2 razy do tej pory. Po pierwsze, sezon numer 7 z roku 96, a po drugie, jubileuszowy 30 sezon z roku 2019. 23 czerwca rozpoczynały się sezon 12 z 2001, sezon 18 z 2007 oraz sezon 29 z roku 2018. 24 czerwca rozpoczynały się sezon 11 z 2000 roku, sezon 17 z roku 2006 oraz sezon 28 z roku 2017. 25 czerwca rozpoczął się sezon 16 z 2005 roku. 26 czerwca sezon 10 z roku 1999. 27 czerwca. Wtedy rozpoczynał się jubileuszowy sezon 20 z roku 2009 oraz 26 z roku 2015. 28 czerwca. Ta data to rekordzista, jeśli chodzi o liczbę sezonów, które miały swoją premierę tego dnia. Albowiem były to sezon numer 2 z 91 roku, sezon numer 8 z 97 roku, sezon numer 14 z 2003 oraz sezon numer 25 z roku 2014. 29 czerwca rozpoczął się sezon numer 13 z roku 2002. 30 czerwca sezon numer 4 z roku 1993. 1 lipca, jak dotąd nie rozpoczął się żaden sezon Fort Boyard. 2 lipca, aż 3. Sezon 5 z 94. Sezon numer 22 z roku 2011 oraz sezon numer 27 z roku 2016. 3 lipca również nigdy nie rozpoczął się żaden sezon, jak dotąd. 4 lipca rozpoczął się sezon numer 9 z roku 98. 5 lipca sezon numer 19 z 2008. 6 lipca sezon numer 24 z 2013 roku. 7 lipca sezon numer 1 1990 rok, czyli premiera, oraz sezon numer 23 z roku 2012. 8 lipca to data premiery sezonu numer 6 z roku 95. 9 lipca jeszcze nigdy nie rozpoczął się żaden sezon Fort Boyard. 10 lipca, czyli dosyć późno, sezon numer 3 z roku 92 oraz sezon numer 21 z roku 2010. To był jedyny sezon, który był pojedynkiem drużyn. I ta konwencja we Francji się nie przyjęła. No a jeśli chodzi o rekord, jeśli chodzi o najpóźniejszą datę, tutaj mamy rok 2020, 11 lipca, ubiegłoroczny 31 sezon, ale wiadomo z jakich przyczyn. Miał opóźnioną datę premiery, no i właśnie 11 lipca przebił poprzedni rekord. I właśnie teraz ta data to jest najpóźniejszy start sezonu w dziejach. Tyle, że doszły mnie słuchy, że jeżeli ten sezon ubiegłoroczny zaczął się prawie że w połowie lipca, skończył się pod koniec września. Na odcinki emitowane we wrześniu
miały podobno oglądalność katastrofalną, czyli tak późny start wcale nie jest dobry. Z tego wynika. Dobrze, to wszystko na dzisiaj. Kończymy czwarty sezon teleturniejowego Continuum. Na kolejny, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, zapraszam już po wakacjach. Teraz Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.